majówkę w Bielsku-Białej. Kończymy starciem o trzecie ligowe punkty w grupie trzeciej, dokładnie kolejka numer 28. W imieniu ekipy Rekord TV na spotkanie bielskiego rekordu z EZS-em Starowice Dolne zapraszam Państwa serdecznie. Bogusław Matloch, Tadeusz Paluch. Ja nie wiem dlaczego hasło nam wygrywać nie kazano. Jakoś przez tą końcówkę rundy towarzyszy rozgrywkom Ekstraklasy. A wiadomo, że wszyscy sympatycy. Oj, mam bardzo groźną sytuację. Jeszcze szansa przed Maciejem Mańką. Blokowane uderzenie rekordzisty. Sześciu rekordzistów w polu karnym EZS-u. Piłka na głowie Kasprzaka. Tak jak wspomniałem, bardzo fajna indywidualna akcja gracza rekordu Filipa Walusia. Podwojony Tomasz Nowak, strata. Ale dobry pressing, doskok wrony i już z pierwszej piłki uruchomiony Świderski na lewej stronie. Ze wsparciem podążała Mańka. Piłka pod nogą byłego gracza GKS-u, tej Górnika Zabrze. Na przedpolu, bez pomyłki. Bezpośrednie uderzenie Nowaka i poprawka Macieja Mańki. 1-0, rekord Bielsko-Biała. Ależ to było efektowne, widowiskowe. 15 minuta gry za nami. I 1-0 bielskiego zespołu po dobitce Macieja Mańki. Widzimy interweniujący bramkarz nogami, tak pozostawił piłkę w grze. I... piłka bita w okolice 4-5 metra, piąstkuje ponownie na korner Paweł Florek. Wymagające podanie od Trochanowskiego do własnego golkipera. Przechwyt Mańki. Dogranie do Walusia, blisko pole karne rywali. Filip Waluś już 5 metr, piłka dołożona na tacy Danielowi Świderskiemu i rekordziści w 21 minucie meczu już na prowadzeniu 2-0. Wszystko zagrało w tej akcji Bielszczan. Tak i takiego właśnie Filipa Walusia chcemy oglądać. To jest ten zawodnik, który właśnie słynął z takich zagrań. Chcieliśmy na początku pięknych zagrań, pięknego futbolu, no i myślę, że mamy. Bo jak widzimy, no... i problemy Bielszczan główkował przed momentem Raś. Nowak. Ale sprytnie zachował się w tej sytuacji. Daniel Świderski, gol z pozdrowieniami dał do Białej Piskiej. Ależ piękne uderzenie, trafienie, palce lizać. Co tutaj się stało? Gdzie gracze Starowic zostawili Daniela Świderskiego? Tak, niepilnowanego. Florek, mocno bita piłka, ale bez adresata. Starowiczanie Setla, piłka na lewej nodze. Arbiter spotkania Mateusz Czerwień po raz ostatni gwiznął. No i czekamy na reakcję graczy Starowic. Powietrzny pojedynek wygrany przez Starowiczan, chociaż teraz przechwyt. Dziura w obronie Starowiczan i znakomita interwencja Korczaka po tym zaskakującym uderzeniu z kąta Daniela Świderskiego. Ależ to mogło być otwarcie w wykonaniu rekordzistów. Ślipka ładnie wyprowadził, wywiódł w pole Jasińskiego. Przepuszczenie piłki przez Filipkę wraca do Wojciechowskiego, który nie wiedzieć czemu zwolnił ten pobiegu w polu karnym. No właśnie, nie wiedzieć czemu, a bardzo fajnie zaczął ten atak. Tymczasem kolejny prezent otrzymuje Daniel Świderski, zejście na lewą nogę. Piłka przełamała palce. Chytrze piętą Waluś do Nowaka. Pokazuje się na lewej stronie Waluś. Wychodzi sam na sam z Korczakiem. Waluś na 4-0 w 59 minucie meczu dla bielskiego rekordu. Fantastyczna akcja z udziałem bielskich trzecioligowców. Tak, fantastyczne indywidualne zagranie wykończeniem Filipa Walusia. I bardzo fajnie też się zachował w tej sytuacji Daniel Świderski. Natomiast dostrzegam takie niebezpieczne zjawisko u niektórych Bielszczan. Brak koncentracji. Przed chwilą taka banalna strata Michała Śliwki. Akcja Starowiczan. Nie dał się zaskoczyć Paweł Florek. Jeszcze piłka w grze. Nadal rekordzistałaś. Zakotłowało się tam po akcji. Długa piłka od Walaszka do Idzika. Śliwka ubiegł defensora EZS-u. Śliwka, wsteczne zagranie do Idzika! Ależ już fantazji w tej akcji Bielszczan i jakżeż zaprzepaszczona okazja na podwyższenie prowadzenia. Myślę, że pozycja w tabeli no, odzwierciedla co nieco umiejętności tej drużyny, no, ale ambicji myślę nie można im odmówić. Idzik w kierunku Wojciechowskiego, doskonała okazja rekordzisty, tu znów wszystko zagrało w bielskiej ekipie. Fantastyczne podanie Idzika
który wypuścił w bój Zbigniewa Wojciechowskiego. Ten lokuje piłkę obok wybiegającego z bramki Kamila Korczaka. Zatem Bielszczanie na prowadzeniu 5-0. Setla. Zaplątała się piłka pod nogami napastnika ZS-u. Setla. No tak powiedziałbym statycznie. Atakowany przez Mateusza Marzy. Co więcej, nie zdążył za sekuracją Konrad Kareta i zdobywają swojego gola w tym spotkaniu gracze ZS-u Starowice, a można było tej straty śmiało uniknąć. Oczywiście ta różnica bramkowa jest dosyć duża i myślę, że postawa obydwu zespołów na razie nie wskazuje na Twarkowski. Uderzenie z kozłem kompletnie zaskoczyło Kamila Korczaka. Natychmiastowa odpowiedź, najlepsza z możliwych, riposta biało-zielonych na prowadzeniu 6-1 podopieczni Dariusza Klaczy. No powiem tak, kopnął sobie chłopak tak jakoś i wpadło. No, na takie rozwiązanie raczej gracze rekordu są przygotowani, ale na takie już nie. Czajkowski na wyścigi z Mańką. Już pole karne bielskiego zespołu. Setla uwikłany w starcie z Karetą. I okazja do oddania strzału zaskakującego. No i zrzemnęła się bielska defensywa. Wspominany Czajkowski zdobył są drugiego gola w 83 minucie meczu. Nie najlepsze świadectwo wystawia defensywnej postawie bielskiego zespołu. No, muszą teraz spróbować się przebić gdzieś pod bramkę. Kolejne uderzenie w kierunku bramki Pawła Florka. Ależ strata w samym środku pola. Odzyskuje piłkę Adam Setla. Setla! Doskonale broni Paweł Florek, nadal przy piłce Starowiczanie. I próba zawinięcia tej piłki w okolice okienka bielskiej bramki. Zasłużone 3 punkty dla rekordzistów, a najistotniejszy fakt wynikający z zwycięstwa nad ekipą z Opolszczyzny to, iż Bielszczanie wracają na pozycję lidera, której bronić będą już za tydzień w Goczałkowicach-Zdroju.